Witajcie kochani na dzisiejszym filmie, w którym chciałbym Wam opowiedzieć o praktycznym wymiarze rozwoju duchowego. Zapraszam. Od dłuższego czasu myślałem o tym, żeby nakręcić ten film. Dzisiaj myślę, że będzie sporo ciszy. Czyli ojczystego języka Boga. Cisza. Jak mawiał ojciec Keating. Cisza. Brak komentarza. Ten komentarz do tego, co się dzieje tutaj, w tym, co nazywamy rzeczywistością, co jest nie do końca precyzyjnym czy trafnym określeniem. To ciągłe takie coś, ten taki strumień, który część ludzi w ogóle myśli, że ten strumień jest nimi. A ja sobie tu myślę o tym. Ja coś planuję za 3 dni. O, ja bym chciał tego. O, ja boję się tego. A co będzie z tamtym? Ten ciągły strumień, ten komentarz nie jest nami. Jeżeli pozwolisz się wciągnąć ten strumień myśli, który może gdzieś tutaj się pojawiać. Ten strumień myśli nawet, które dotyczą Twojego życia i próby jego zmiany. Jeżeli się w to wszystko wkręcisz, to odcinasz siebie w ten sposób od mocy Boga, od pomocy, którą On może Ci udzielić, On czy Duch. To jest w zasadzie wyrazy bliskoznaczne, zresztą słowa niezbyt wiele tutaj znaczą, to chodzi bardziej o poczucie tego, o czym mówię. Jeżeli jesteś tym ciągłym komentarzem, tym głosem ego tak naprawdę i z nim się utożsamiasz, to wtedy praktyczność wymiaru duchowego dla ciebie po prostu nie istnieje. A powód, dla którego nie istnieje, jest to, że nie jesteś w tym wymiarze duchowym, bo jesteś w swoich myślach. I teraz te myśli mogą być nawet uduchowione, pseudouduchowione czy quasi-uduchowione. One mogą dotyczyć nawet podniosłych spraw, ale jeżeli te myśli pochodzą z tego strumienia egotycznych uczuć, tego strumienia takiego, z tego, jeżeli to pochodzi, to wszystko, co jest w tym strumieniu, nie jest prawdą. I teraz praktyczność. Może wydawać się, że ten początek jest taki bardzo, bardzo odległy i odleciany i odległy od tego naszego doświadczenia, które sobie tutaj tworzymy. I że to, o czym mówię, pewnie w żaden sposób nie będzie praktyczne. Ktoś mógłby takie coś sobie pomyśleć. Tylko teraz, jeżeli tak myślisz, to daj proszę jeszcze chwilkę. No, akurat telefon dzwoni. To jest chyba ten telefon był jakby trochę przykładem tego. Bo to się, kochani, jest... Będę mówił troszeczkę rozwlekle, troszeczkę dookoła, ale chodzi o to, że ta sprawa, o której mówimy, nie jest taka, że ją się da tak opisać. Dlatego proszę o chwilę cierpliwości. Dostałem przed chwilą... Zobaczcie, jak to działa. W tym momencie mówiłem Wam o czymś, co wydaje się totalnie niepraktyczne. O odłączeniu się od tego strumienia, który wydaje się ego i który większość ludzi myśli, że nim jest i jakby co ty z tego będziesz miał, że się z tego strumienia odłączysz w tobie. No właśnie, to działa dokładnie w ten sposób, jak ten telefon zademonstrował. Dostałem telefon z biblioteki. Chciałem iść na gongi. Akurat widziałem, że w bibliotece jest taka akcja, że jest koncert właśnie misji gongów i nawet o dziwo jest za darmo, a to i akurat zadzwonił w tym momencie telefon, że akurat dzwoniło się miejsce, bo byłem na liście, czy byliśmy na liście rezerwowej i już możemy sobie iść na koncert. I dokładnie w ten sposób działa praktyczność wymiaru duchowego, kochani. Ty odutożsamiasz się z ego i z wszystkim, co z nim związane i to cudzysłów dla tego ludzkiego umysłu nie ma żadnego wpływu na twoje życie, no bo ty sobie siedzisz, nie wiem, medytujesz, ty sobie siedzisz i zagłębiasz swoją jednią z Bogiem, kontemplujesz piękno i tak dalej. Gdzie tu jest praktyczność, tak?
Można byłoby się, mogłoby się tak jakby wydawać, że łopata i do roboty, tak? Fałsz, fałsz, fałsz i jeszcze raz fałsz. Kochani, wymiar duchowy jest nieprawdopodobnie praktyczny. Nie trochę, tylko jest kosmicznie. Kosmicznie praktyczny. I teraz celowo na początku tego filmu powiedziałem, że czasami w obrębie ego pojawiają się te niby wzniosłe myśli, czy jakieś tam ezoteryczne teorie. I człowiek sobie myśli poprzez ego o rzeczach duchowych i nawet może myśli, że w nich jest. Praktyczność mistycyzmu oraz duchowości polega na tym, że ona w bezpośredni sposób będzie przekładać się na jakość twojego życia tutaj. Przy czym nie jest to jakość, tak jakby mierzył to system, ilość dzieci, ilość nieruchomości, PKB generowane i tak dalej, i tak dalej. To nie taka jakość życia, która jest mierzalna, tylko twoje głębokie poczucie i twoje doświadczenie jedni i doświadczenie Boga. Ta jakość życia. I teraz co to oznacza? W ogóle tak jak mówię ten film i wiem, że on jest adresowany na YouTube i może go obejrzeć cała grupa ludzi i część z nich może nie mieć tak głębokich wglądów czy takiego doświadczenia, poczucia. I to, co mówię, może być totalnie niezrozumiałe. Ten kanał służy zaawansowanemu rozwojowi duchowemu. Jeżeli nie rozumiesz tego, o czym tutaj mówię, a chciałbyś zrozumieć, masz takie poczucie, że chciałbyś to zagłębić, to proszę się rozgościć na kanale, czy może chcesz zajrzeć na moją stronę, przyjść na któryś z warsztatów, czy może włączyć sobie subskrypcję z kursem Droga do Boga dostępnej u mnie na stronie, w którym zagłębiam i wyjaśniam tak naprawdę dogłębnie, precyzyjnie to, o czym tutaj teraz mówię, tak żeby można było bardziej się w tą wiedzę zapaść. Kochani, duch wie, co robi. I on chce przebudzić się, czyli zrzucić z, chciałoby się powiedzieć, z ciebie ego, ten głos ego. I ten strumień myśli ciągle tak, który degraduje twoje życie poprzez odłączanie ciebie od Boga, on chce zostać zrzucony. I teraz praktyczność wymiaru duchowego polega na tym, że odrzucasz ego, ono jest z ciebie wyrzucane, wyciągane. I co się dzieje? Twoja kreacja jest dużo bardziej harmonijna. Pomyślisz sobie coś i jeżeli to jest zgodne z wolą ducha, to po prostu to się dzieje w twoim życiu. Jeżeli pomyślisz sobie coś, co jest z ego, to praktyczność wymiaru duchowego polega na tym, że coś się nie uda. I to też sprawia, że osoby, które nie są tym zainteresowane i chcą kreować z ego, co mam przez to na myśli, opierał swoje poczucie własnej wartości z ilością pieniędzy, które zarabia, czy które ma zaoszczędzone, to rozwój duchowy może mu to zabrać. Tak więc ta praktyczność, kochani, duchowości, to nie jest praktyczność mierzona tak, jak mierzyły ten świat. Czyli czy jesteś w jakimś związku przez N lat najlepiej do śmierci, ile masz dzieci, ile zarabiasz i gdzie jeździsz na wakacje. Kochani, to są miary, które ten świat sobie przykłada. Po co je przykłada, nie wiem, nie rozumiem tego. To nie o to chodzi. To chodzi o twoje głębokie połączenie z duchem. Twoje głębokie, naprawdę głębokie połączenie z Bogiem. I teraz to, co ja mówię, to są słowa. To są jakieś częściowo koncepcje i tak dalej. To nie jest ważne. Ważne jest to, że ten duch pomiędzy wierszami, on tutaj się przelewa i porozumiewa, komunikuje i jeżeli jest w tobie gotowość i zainteresowanie żywe i tobie to pasuje, jest to dla ciebie, to poczujesz w tobie, wewnątrz ciebie, teraz, dokładnie w tym momencie, poczujesz, że coś okej, coś się dzieje we mnie, tak? Coś się budzi. Jeden z nauczycieli, których bardzo szanuję, Master Teacher, mówił coś takiego, że uderzamy w takie rury gdzieś tam odległe i ty słyszysz gdzieś tam, okej, gdzieś coś się dzieje, ale nie wiesz w ogóle gdzie, tak? I to jest właśnie to, co się dzieje w tym momencie. Coś w tobie, w jedni, w nas się podnosi. Dlaczego się podnosi? Podnosi się, bo
Bo jest pragnienie, chęć, wola obudzenia i chęć zrzucenia tego kieratu egotycznego myślenia, tego strumienia, z którym ludzkość się w pełni utożsamiła w zasadzie. Większość ludzi jest totalnie utożsamiona z tym ego, z tym mentalnym konstruktem, który niby jest nimi, a w ogóle nimi nie jest. Czyli innymi słowy, dzieje się coś w życiu, co zagraża temu konstruktowi. Czyli myślami, na które ktoś ma na swój temat. I cudzysłów, normalne jest to, że ten ktoś w tym momencie, jak coś zagraża jego poczuciu ego, że on się będzie bronił, że będzie walczył, że będzie atakował. To jest normalne w tym świecie. Przykład. Jest jakaś sytuacja, która jest dla ciebie źródłem jakiegoś tam dyskomfortu. I jeżeli masz coś z tym zrobić, to może coś z tym zrobisz. Może nie, może trzeba po prostu to przeczekać. Ego zrobi inaczej. Ono nie będzie się zastanawiać, co jest praktyczne i co ja mam i mogę zrobić w tej sytuacji. Czy mam to przeczekać, czy mam zareagować. A jeżeli zareagować, to konstruktywnie i skutecznie. Ego będzie się pięć, nie, tu jest przeszkoda, tutaj coś podważa moje poczucie własnej wartości, bo muszę czekać w kolejce. Albo coś podważa moje własne poczucie wartości, bo nie wiem, ochlapało mi auto, czy cokolwiek. Ale czy auto, które ci ochlapało, czy ono naprawdę ochlapało coś, co jest prawdziwe i wieczne w tobie? Nie, no, auto sprawiło, że zrobiło mi się zimno w spodnie i mam parę plamek, albo jestem cały po prostu mokry i czuję wilgoć na sobie i ludzie się na mnie dziwnie patrzą. Tylko zobacz, tu jest historyjka. Ludzie się na ciebie dziwnie patrzą, bo oni są susi, a ty jesteś mokry, bo chlapało cię auto. Okej, okay. To jest jeden czynnik. Drugi czynnik. Twoje ciało odczuwa chłód i masz ochotę dostać się jak najszybciej do jakiegoś pomieszczenia, żeby się przebrać, jeżeli jest taka możliwość. I może pojawiają się jeszcze jakieś myśli, że na przykład nie wszedłeś na ważne spotkanie, zebranie, jesteś brudny, jesteś ładnie ubrany, ubrana. Może u kobiet to byłoby jeszcze silniejsze niż u mężczyzn zazwyczaj. I czujesz się może jeszcze, że twoje poczucie własnej wartości, takie egotyczne oczywiście, poczujesz, że ono spadło, bo chlapało ciebie, a nie chlapało innych ludzi. I dlaczego ten kierowca tak szybko jeździł? I może jeszcze w tobie podnosi się złość i taka chęć tam pomachania temu kierowcy, który już dawno pojechał, że co ty zrobiłeś, tak? No, okej, okay. To jest zbiór jakichś obserwacji twoich doświadczeń, tak? Twoje poczucie, twoje emocje, to jak się czujesz, twoje doznania fizyczne, twoje może jakieś tam plany, to co się w tobie podnosi, że coś ci to popsuło, ale to jest jedno. To jest jeden jakby rzecz. Z drugiej strony mamy świętą jaźń, która na to patrzy i która, uwaga, jest tobą i nie jest tą personą, czyli tą maską, czyli tą osobą, którą może myślisz, że jesteś. Ta jaźń nie jest tą personą, nie jest tym ludzikiem. I teraz ta jaźń może na to patrzeć i się śmiać. I może stwierdzić, o, ludzikowi jest zimno, okej. Okay. I może stwierdzić, okej, okay, co teraz może stać się? I teraz ta jaźń, ona kreuje i jest przepotężna, bo ona jest Bogiem. I teraz ta jaźń może stwierdzić, okej, okay, ten ludzik potrzebuje tego doświadczenia zmarznięcia, bo chciał iść na spotkanie, na które miał nie iść. Dlatego go chlapało auto, bo ja mu mówiłem, jako jaźń, nie idź tam, daj sobie spokój. I on nie chciał mnie słuchać, dlatego musiało go chlapać auto, przykro mi. To jest jedna z ewentualności. Inna ewentualność, o, jaźń powie temu ludzikowi, słuchaj, mój drogi przyjacielu, rozumiem, że czujesz się zaniepokojony, że to jest dla ciebie ważne, ale masz tu blisko przyjaciela, którego dawno nie odwiedziłeś. Może pójdź do niego, może on cię jakoś ci pomoże się, tak powiem, nie wiem, czy przebrać, czy osuszyć to, czy cokolwiek innego. A może być inny wariant, który powie ci, że po prostu, a nie martw się tym, po prostu wyschnie ci tam w komunikacji, czy w pociągu po prostu to ubranie, nic się nie stało, nie przejmuj się tym w ogóle. Albo jakiś dowolny inny scenariusz. Chodzi o to, że ta jaźń chce nam pomagać, tylko uwaga, nam, tym nam, które ta jaźń chce pomagać, nie ego, wręcz przeciwnie. I tu proszę, aby zostało to poprawnie zrozumiane. Jeżeli z tego filmu ma cokolwiek wynikać, to proszę, niech będzie to taka wiedza i taka nauka. Rozwój duchowy jest jak najbardziej praktyczny i pożyteczny,
Nie dla ego. Dla ego jest szkodliwy, wręcz toksyczny, zabójczy. Tak więc, kochani, nie przejmuj się, proszę, że ego ma te swoje jakieś tam jazdy, bo je ma i mieć będzie i tym też jest fałszywym ja, tak naprawdę, tak jak bywa nazywane. Nie przejmuj się tym. Nie bierz tego na serio. I teraz tak, im bardziej będziesz nie brał na serio to, co mówi i robi ego, tym silniej twoja jaźń, czyli Bóg w tobie, tym silniej będzie kreował doświadczenia w twoim życiu i tym bardziej będzie je naprawiał, będzie tak, jak jest napisane w piśmie, prostował twoje ścieżki. I do tego też was wszystkich po prostu zachęcam do dania się prowadzić przez twój wewnętrzny głos, przez twoje wewnętrzne przewodnictwo. Jeżeli ktoś z was jest zainteresowany moimi przemyśleniami, doświadczeniami na temat zastosowania wymiaru duchowego, praw duchowych w praktyce, w kontekście obfitości, bogactwa oraz pieniędzy, to w tym celu stworzyłem kurs, wideokurs obfitości, nowość, świeżynka, który ma ponad 3 godziny materiału, blisko 3,5 z ćwiczeniami, 9 odcinków, głębokich filmów z przemyśleniami. Jest tam również medytacja. Pokazuję wam specjalną mudrę do spełniania życzeń. Znajdziesz go klikając tutaj, również w opisie do tego filmu. Zapraszam was na inne filmy, na stronę, na warsztaty. Wszystkiego dobrego, kochani. Pięknego czasu.